Na wstępie, słuchajcie, proponuję się wspólnie powachlować, także łapiemy za wachlarz, za kartkę papieru. Tak. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. O czym sobie dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj, słuchajcie, będzie taki krótki przegląd 10 perełek drogeryjnych z pielęgnacji. Jeżeli nie widzieliście tego samego filmu dotyczącego kolorówki, no to oczywiście Was do niego odsyłam i serdecznie zapraszam. A tymczasem zaczynamy moje perełeczki. Pierwsza perełka i produkt, słuchajcie, o którym mówiłam już wielokrotnie na kanale, ale uważam, że należy o nim wspominać i należy szerzyć jego wspaniałość. To jest oczywiście płyn micelarny z olejkiem Garnier, który usuwa makijaż, odżywia, koi. Tak, to jest to. Ten produkt dostępny jest m.in. w Rossmanie i kosztuje niecałe 23 zł. Czasami można zdobyć go w promocji. Ja uważam, że to jest rewelacja, słuchajcie, jest to najlepszy płyn do demakijażu, do zmywania makijażu, jaki kiedykolwiek miałam. I nawet już nie zliczę, które to jest moje opakowanie. On jest cudowny, pięknie pachnie, nawilża, zmywa ten makijaż. Ach, nie ma uczucia ściągnięcia i jest po prostu rewelacyjny. To jest moja osobista rewelacja, także polecam jak najserdeczniej. Kolejny produkt też pojawiał się wielokrotnie na moim kanale, a mowa tutaj o różanym toniku do twarzy, do skóry mieszanej i to jest Magic Rose, czyli Evree. Ja mówiłam Wam wielokrotnie o nim, ja uwielbiam ten zapach, to po pierwsze, on pięknie działa na moją skórę, oczywiście przywraca prawidłowy pH tej skóry. Ja nie lubię akurat używania w sprayu, tutaj mam, bo tak, przeniosłam nakrętkę do innego produktu, mianowicie do toniku, ale do brzegu sama. Ja uważam, że to jest rewelacja, to nie jest również moje pierwsze opakowanie. Jest on dostępny w Rossmanie, jak najserdeczniej Wam polecam, jest cudowny i teraz też letnią porą służy mi jako odświeżenie pod makijaż, także jak najbardziej to jest coś. I kolejny produkt to również jest Evree, stwierdziłam, że je razem tutaj pokażę, chociaż oczywiście są to produkty, które mają zupełnie inne działanie. Jest to maska detoksykująca czarna maska do twarzy, do skóry mieszanej i tłustej, czyli to jest ta Black Rose. Również ją pokazywałam, ale myślę, że ten produkt jest wart przypomnienia. Moim zdaniem ona koi, słuchajcie, no kto się nie boi kojenia, koi. Słuchajcie, oczyszcza, detoksykuje, reguluje wydzielanie sebum. Tak, moja skóra ma tendencję do przetłuszczania się i to taką tendencję jak najbardziej wzmocnioną, także to jest dla mnie wybawienie, przepięknie oczyszcza, bardzo ładnie pachnie, no bo węgiel z drzewa ubamy, cokolwiek to jest, ale słuchajcie, ten ekstrakt z róży damasceńskiej i kaolin, no to są produkty, które moją skórę odświeżają, oczyszczają, świetna maska. W internecie można ją dostać również już za 13 zł, z tego co pamiętam, no i jest na rossmanowskiej półce, także czego chcieć więcej, super rzecz. Kolejna rzecz to jest opatrunek Ziaja, naturalny opatrunek regenerujący, jest to maść oliwkowa, również ją pokazywałam, można ją dostać oczywiście w drogerii, jak i w stacjonarnym sklepie Ziaja i kosztuje kilka złotych. Ja jej używam na noc, używam do ust, żeby nawilżyć te usta przez noc, ale równie dobrze można na skórę ją stosować, do bardzo suchej skóry, służy naprawdę rewelacyjnie, na łokcie, no i wszędzie tam, gdzie zrogowaciały naskórek mamy również napięty, jeżeli wolicie, także to jest rewelacja i kosztuje kilka złotych, także warto się w ten produkt zaopatrzyć. Mam także krem hipoalergiczny dla skóry wrażliwej, a mowa tutaj o kremie z Białego Jelenia, oczywiście nie stworzone z białego, Sawa, co ty dzisiaj opowiadasz, marki Biały Jeleń. Ja nie pamiętam, czy ja go kupiłam w Rossmanie, czy w Hebe, powiem Wam, że nie mogłam długo na niego trafić, ale używam go zarówno pod makijaż, takiej wersji delikatnej, wklepującej, jak i na noc i jest to krem dosyć treściwy. Dla skóry wrażliwej, tak jak wspomniałam, tak to już mówiłam, dosyć treściwy, wytrzymuje na naszej skórze całą noc i rano ta skóra jest odświeżona, zrelaksowana, odprężona, także to prawda i również kosztuje kilkanaście złotych, także jak najbardziej. Ja lubię kosmetyki Białego Jelenia, teraz widziałam ostatnio, że powstała taka eko wersja, eko Kolekcja właściwie jest dostępna w Rossmanie, także muszę się jak najbardziej w nią zaopatrzyć. Tam jest serum, tam jest krem i ma takie opakowania stworzone z recyklingu. Także no, jak najbardziej, ale ten Wam polecam. I kolejny produkt również jest to krem do twarzy. To jest krem aktywny, o którym wielokrotnie Wam mówiłam. Jest to Evree Clinical Skincare i to jest Puritin, aktywny krem dla skóry tłustej i dla skóry trądzikowej. Ja go kupuję tak non-stop, wielokrotnie, no bo jak wiecie, ja mam skórę trądzikową, skórę tłustą, właściwie mieszaną, ale raczej w kierunku tłustej, także ten produkt również służy mi pod makijaż, jak również wtedy, gdy chcę sobie zastosować taką kurację dermatologiczną w domu. Ja go kupuję w drogerii SuperPharm, także bardzo często są promocje na ten produkt i w tych 3 dyszkach się mieszczę. Tutaj jest 75 ml, no i ten produkt również nawilża, tak, i poprawia ogólny wygląd skóry. Jako posiadaczka skóry z wieloma niedoskonałościami muszę to potwierdzić, no i ja ze swojej strony go Wam polecam. Myślę, że jest to coś, w co warto się zaopatrzyć, zwłaszcza jeżeli tak jak ja lubicie dermokosmetyki. I kolejny produkt, tak się uśmiecham, bo nawet nie pamiętam, które to już jest moje opakowanie i był to chyba trzeci film na moim kanale, czyli już bardzo dawno temu opowiadałam o tych kosmetykach, a mowa tutaj o musie z borówki, czyli o produkcie marki Love i ten produkt jest dostępny za około 2 dyszki w drogerii Contigo. Słuchajcie, marka się rozwija i coraz więcej produktów powstaje, z czego jestem niesamowicie zadowolona. Także to jest taki mus, który po prostu musicie go mieć. No naprawdę, on jest rewelacyjny. Ta konsystencja, taka piankowata, delikatna, jest świetna, pięknie nawilża, bardzo ładnie pachnie. Te opakowania również mi się podobają i tak jak wspomniałam, marka się rozwija. Także są już balsamy do ust, jest żel pod prysznic, wydaje mi się, że jest nawet peeling, są jakieś kule do kąpieli, jest mnóstwo tego. Uwielbiam i uważam, że to jest rewelacja i warto, słuchajcie, szerzyć zachwyty nad tym produktem. To jest po prostu coś. Ja mam kilka wersji zapachowych, mam zieloną herbatę, mam brownie, no mnóstwo tego mam, ale uważam, że ten jest najlepszy, no i to jest po prostu sztos. To jest mega borówkowy sztos. Kolejnym produktem również jest Evree. No słuchajcie, Evree tutaj zdominowało moją pielęgnacyjną dziesiątkę. Jest to peeling cukrowy do ust Sugar Lips. Ja mam pomarańcze, tak, bo są również inne wersje zapachowe. On jest tak pyszny, że ja bym go mogła jeść, słuchajcie, kilogramami, ale oczywiście nie do tego służy, bo służy do tego, żeby przygotować nasze usta do przyjmowania produktów takich jak szminki, balsamy, cokolwiek, żeby speelingować tę skórę. Jednocześnie on peelinguje tę skórę delikatnie. Jak widzicie, u mnie już denko się zbliża, ale na pewno zaopatrzę się w ten produkt po raz kolejny, bo jest po prostu, kolejny raz stwierdzę, rewelacyjny. Pięknie tę skórę oczyszcza, przepięknie pachnie, no i jest w bardzo wygodnym opakowaniu, które można zabrać w podróż, jak również do torebki, także nie wiem jak Wy, ale ja mnóstwo matowych pomadek używam i są to moje ulubione pomadki, dlatego też ten produkt służy mi do ujarzmienia moich ust, żeby później te matowe pomadki ładnie się przyjęły i żeby mi nie powstawała taka skorupa czy widoczne suche skórki. Także rewelacja, akcja, rewelacja. I teraz produkt, który również znalazł się swego czasu w moich ulubieńcach. Wydaje mi się, że w zeszłym roku, ale nadal go uwielbiam i uważam, że jest to pielęgnacyjny sztos. Jest to lekki mus do pielęgnacji ciała, nawilżająca moc serum, czyli Nivea. To prawda, że on nawilża, bardzo mi się to podoba, ja uwielbiam ten zapach, zresztą myślę jak większość z Was, on mi się właśnie kojarzy z dzieciństwem. Ja ten produkt określiłabym jako taki pielęgnacyjny produkt dla leniuchów. Nie wiem jak Wy, ale ja z balsamami niestety jestem na bakier, bardzo lubię balsamy, mam ich mnóstwo, ale faktycznie jestem takim leniuszkiem pielęgnacji, jeżeli chodzi o balsamy i jakoś ta metoda nie odpowiada mi do końca, zwłaszcza w lecie, więc taki lekki mus jest dla mnie, słuchajcie, naprawdę wybawieniem i ja uważam, że to jest coś. Nie jest to ciężka sprawa, jest to sprawa tania, jest ten mus dostępny w Rossmanie, w drogerii Rossman, również za kilkanaście złotych, często można go dorwać w promocji, przepięknie nawilża, ładnie pachnie, ten zapach pozostaje na skórze, no i tak jak wspomniałam, jest to taka przyjemna pianka, szybko może się wchłonąć, szybko wsmarowuje ten produkt. produkt się w skórę, łatwa aplikacja, także no co? Także no, kolejny świetny produkt, którym się zachwycam na prawo i lewo. I ostatni produkt, kończący dzisiaj naszą dziesiątkę, patrzę czy o niczym tutaj nie zapomniałam, ale wydaje mi się, że nie. Ostatni produkt to jest żel pod prysznic, który również wiele razy pojawiał się na moim kanale. Jest to Original Source, ja tutaj mam Tropical Coconut and Shea Butter, także wygląda on tak, jak wiecie, bo wielokrotnie mówiłam o nim na moim kanale. Jest to produkt, który uwielbiam i który kupuję nieustannie. Miałam wiele wersji zapachowych, wydaje mi się, że najlepsza dla mnie to była ta vanilla i raspberry, tak, i malina, także tak, one były rewelacyjne, to znaczy ten konkretnie zapach, ale do brzegu saba, uważam, że one są świetne, pielęgnują, nawilżają skórę, ten zapach pozostaje na skórze, bo wiecie jak to jest w przypadku niektórych żeli pod prysznic, żelów pod prysznic, no niestety nie zawsze ten zapach pozostaje z nami, a tutaj mamy tego mnóstwo, także jest to produkt wydajny, być może nie jest to najtańsza sprawa, bo on kosztuje około 13 zł, ale można za 7 go dorwać w promocji, także ja jestem jak najbardziej z niego zadowolona, naturalny zapach, wydaje mi się, że jest to polska firma, a nie made in the UK. O, myślałam, że Polska. Dobra, także ja jak najserdeczniej z mojej strony go Wam polecam. I to był ostatni produkt na dzisiaj, produkt zamykający dziesiątkę perełek pielęgnacyjnych. Dajcie mi koniecznie znać, czy takie filmy na kanale Wam odpowiadają, czy jest to taka tematyka, która Was zachęca do oglądania. Przyjmę bardzo chętnie wszelkie komentarze dotyczące filmu lub napiszcie, co tam u Was po prostu słychać. Ja ze swojej strony już kończę, to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się film podobał, to proszę oczywiście o zostawienie kciuka do góry, o subskrypcję i o pozostawienie komentarza, bo bardzo chętnie Wasze komentarze czytam. A tymczasem zapraszam Was na mój Instagram. No i co? No i do zobaczenia już niedługo w następnym filmiku. Cześć!